Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym nagraniu z cyklu rozmów wokół analiz przygotowanych przez Instytut Ordo Iuris i Ośrodek Analiz Cygielskiego Polityka Unii Europejskiej a Sprawy Polskie. Dziś moim Państwa gościem jest ponownie mecenas Konrad Bonisławski, audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista prawa gospodarczego finansowego, publicysta Nowego Ładu, ekspert Centrum Myśli Gospodarczej. I rozmowa z panem mecenasem, poprzednia rozmowa wokół analizy Via Carpatia, to ten odcinek naszego cyklu, który cieszy się największą ilością odtworzeń. Także można również do poprzedniej rozmowy sięgnąć, link jest w opisie tego filmu. Panie mecenasie, dzisiejszym tematem naszej rozmowy będzie Unia Bankowa i udział Polski w tejże Unii, ale zacznijmy może od takiego pytania rozgrzewkowego o sektor bankowy. Czy to jest w ogóle branża, która w gospodarce jest traktowana jak każda inna, czy może raczej jako sektor taki strategicznie ważny dla funkcjonowania państwa? No myślę, że po wielu doświadczeniach również z niedalekiej przeszłości mało kto traktuje sektor bankowy jako ten, który podlega tylko i wyłącznie, czy powinien podlegać takim prawidłom gospodarki wolnorynkowej. To znaczy ludzie sobie swobodnie zakładają działalność gospodarczą, kto sobie nie poradzi na rynku, to bankrutuje ze stratą na przykład dla właścicieli czy też akcjonariuszy. Od wielu lat raczej jest tendencja do tego, żeby wymogi regulacyjne wokół sektora bankowego i szerzej patrząc finansowego wzmacniać, co jest związane między innymi z pojawiającymi się od czasu do czasu kryzysami w tej branży. Słyszymy o jakichś mniejszych lub większych aferach, no i generalnie konsensus w państwach przecież o dominującym modelu gospodarki liberalnej czy wolnorynkowych państwach ten sektor jest regulowany i wydaje się, że to dobrze. Oczywiście pytanie jest o to, jak daleko powinny, muszą te regulacje być wdrażane na poziomie państwa i pewnie w drugiej kolejności, wybiegając już trochę w dalszy ciąg naszej dyskusji, jak bardzo one powinny, te regulacje powinny być zglobalizowane, umiędzynarodowione, czyli wymykające się już spod jurysdykcji władz państwowych sensu stricto. No właśnie, sektor bankowy, wydaje się, że jest to taki obszar gospodarki, gdzie te nasze relacje, nasze, czyli konsumentów z tą instytucją, nie są równorzędne. Kiedy, nie wiem, chociażby wybieramy sklep, czy to z artykułami spożywczymi, meblowymi, zupełnie innymi, mamy pełną dowolność. Także w zakresie kształtowania tej umowy sprzedaży, czasami łącznie z ceną. W bankach mamy daleko posunięte przywileje. Bank zarabia na udzielaniu kredytów, na odsetkach od spłacanych kredytów, ale żeby kredytu udzielić, bardzo często trzeba zapłacić mu prowizję, czasami niemałą, a więc trzeba zapłacić bankowi za możliwość zarobienia na kliencie. Z drugiej strony, wpłacając pieniądze na rachunek bankowy, tracimy ich własność, ponieważ konstrukcja cywilistyczna jest zbliżona do depozytu nieprawidłowego, a zatem mamy tylko roszczenie o wypłacenie tych pieniędzy. Więc widzimy, że tutaj sektor bankowy jest bardzo uprzywilejowany, bardzo ważny. Na ile to wypływa z przyjętej koncepcji pobudzania gospodarki, takiej keynesistowskiej, opartej na właśnie pobudzaniu popytu, często stymulowaniu tego popytu kredytem, co umożliwia właśnie bankom stawianie takich wymagań swoim klientom i czy w związku z tym jesteśmy w stanie jakoś uregulować ten sektor z korzyścią dla obywateli? Pełna zgoda, że sektor bankowy mocno wymyka się takim
relacjom stricte wolnorynkowym i to z obu stron. Często stosuje się takie określenie, że banki są instytucjami zaufania publicznego. Faktycznie, no jakbyśmy sobie włączyli nawet dowolną stronę internetową z wyskakującymi reklamami radio, telewizji, otworzyli gazetę, no to jesteśmy bombardowani ofertami banków. Banki bardzo mocno inwestują w reklamę, zarówno jeśli chodzi o kredyty, jak i zakładanie kont, prowadzenie kont i szeroko pojętą działalność, nawet inwestycyjną. Więc jakby w tym aspekcie jest wolny rynek i on funkcjonuje. Mamy dość szeroki wybór ofert bankowych, natomiast no, oczywiście to, o czym pan wspomniał, czyli ta nierównowaga stron jest bardzo drastyczna, zarówno jeżeli chodzi o konsumenta, który jest osobą fizyczną i na przykład ubiega się o kredyt hipoteczny na nieruchomość, kredyt konsumencki, czy to inwestora, no po prostu musi spełnić jakieś tam wymogi narzucone przez politykę, policy wewnętrzną banku, ale nie tylko. Jeśli chodzi o regulacje odnoszące się do sektora bankowego, to przynajmniej w Polsce jeszcze wygląda to tak, że Komisja Nadzoru Finansowego, która sprawuje taki nadzór mikroostrożnościowy nad bankami, stawia jakieś wymogi, rekomendacje, no to są takie akty miękkiego prawa, ale wiążące dla banków, odnoszące się do tego na przykład, ile środków mogą w akcję kredytową zainwestować, a ile muszą trzymać, jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o taki czy inny kredyt. No najczęściej większość osób kojarzy te wymogi odnoszące się do kredytów właśnie na nieruchomości kupowane przez osoby fizyczne. Pytanie, czy to dobrze? No wydaje się, że dobrze, biorąc pod uwagę skutki, potencjalne skutki kryzysów, w jakie popadają banki, popada sektor finansowy, gdy te wymogi są zupełnie zderegulowane. Druga część pańskiego pytania, czy gospodarka może się obyć, czy mogłaby się obyć bez kredytu? No, przepraszam, trochę przeinaczam, ale świadomie na potrzeby dyskusji przejaskrawiam, żeby taką hipotetyczną sytuację sobie rozważyć. No wydaje się, że nie, że krwiobieg gospodarki, czy sama geneza banków, tak, też jest taka, żeby jednak ten pieniądz w gospodarce krążył, żeby ci, którzy mają na przykład kapitał, mogli go zainwestować, czy tam pozostawić w banku. Natomiast ci, którzy mają zdolność kredytową, tak, nawet angielskie słowo, wywodzące się pierwotnie z łaciny, tak, credibility, to jest taka wiarygodność, tak, którzy mają wiarygodność i oceniana jest ich zdolność koniec końców do spłaty tego kredytu jako wysoka, mogliby tą gotówkę otrzymać. W dzisiejszych czasach, co też jest oczywiście jakimś tam problemem i ryzykiem z punktu widzenia całego sektora finansowego, no większość transakcji jednak opiera się o przelewy bankowe, tak? Od niedawna są wprowadzane też takie limity, powyżej których to musi już być przelew bankowy, więc bez banków czy instytucji parabankowych ciężko sobie wyobrazić gospodarkę. Oczywiście pytanie pozostaje otwarte, jak bardzo sami ludzie powinni się zadłużać i na jakie cele, tak? No bo jakby możemy borykają się spora grupa osób na przykład z kredytami konsumenckimi, które są ponad ich możliwości, czy spłacanie których jest ponad ich możliwości, co też często jest źródłem regulacji odnoszących się, ale raczej do sektora parabankowego. No i pytanie już zupełnie inne, jeśli chodzi o poziom zadłużania państwa, to trochę już wybiegając ponad temat naszej dyskusji, co oczywiście
to, na ile państwo może, powinno wypuszczać obligacje i jaki jest poziom bezpieczny, to jest przedmiotem sporów. Można by przywołać takie stwierdzenie byłego szefa Banku Centralnego Anglii, Bank of England, który stwierdził przewrotnie, ale w sumie nieco prawdziwie, że o ile kryzys finansowy roku 2008 można podsumować tak, że banki udzielające właśnie w taki sposób, o jakim wspominałem wcześniej, czyli taki bardzo nieodpowiedzialny, kredytów były korowym, tak, z angielskiego tłumacząc na wprost, korowym problemem tego kryzysu, to na przykład w czasie pandemii, czyli takiego kryzysu gospodarczego w gospodarce realnej, czyli związanej ze spowolnieniem, z takim potencjalnym bankructwem też firm, to banki przez to, że kupowały masowo, to był taki konsensus powiedzmy, obligacje wypuszczone przez państwo właśnie w warunkach kryzysowych, były rozwiązaniem. Natomiast no koniec końców długi, jak każdy dług, najczęściej tak, bo zresztą wyjątki są umarzane długi, to w bardzo, bardzo wielkiej ilości długi trzeba kiedyś spłacać. Zgadza się. W tym ostatnim aspekcie też tylko dopowiem, że pisaliśmy o tym w naszej monografii kredytowej danych w Instytucie Ordynius. Jeden z rozdziałów poświęciliśmy właśnie temu tak zwanemu skupowi kredytowanego w czasie kryzysu. Zainteresowanych odsyłam. Mamy już teraz pewien obraz tego sektora bankowego, jego znaczenia dla gospodarki. I rodzi się pytanie, czy my w działaniach nadzorczych, w działaniach regulacyjnych jesteśmy samowystarczalni, potrafimy sami zadbać o stabilność i transparentność funkcjonowania tego sektora, czy może potrzebujemy pomocy zewnętrznej, na przykład unijnej i jakichś jednolitych mechanizmów nadzorczych? Refleksja znowu pokryzysowa w 2008 roku prowadziła do wniosków raczej tego rodzaju, że po pierwsze banki były za bardzo pozostawione same sobie i te regulacje na poziomie Unii Europejskiej, ale poszczególnych państw, były niewystarczające. Natomiast to, co do czego się zgadzają ekonomiści, to Unia generalnie walutowa była Unią nieukończoną. To w gospodarce, czy jeśli chodzi właśnie o takie ujednolicanie całej Unii Europejskiej pod kątem takim finansowym i gospodarczym, to wszystko trwa dość długo. My byliśmy za żelazną kurtyną, więc może te dyskusje jakoś tam nas szczególnie nie dotyczyły i nas nie interesowały, ale tak naprawdę w takiej bardzo jeszcze niewielkiej Unii Europejskiej od lat 60., 70. dyskutowano już nad stworzeniem wspólnej waluty. Wtedy się wiele nie zmieniło. Był taki tandem rządzący Unią Europejską, Niemcy, no wtedy Niemcy Zachodnie, odbudowujące się niemniej jednak bardzo szybko po wojnie, i Francja. Dalej jest potęgą, ale wtedy jeszcze większa w skali Europy, rządziły to Unią Europejską i tam się przepychały o to, jakie powinny być kolejne kroki w ramach ujednolicania struktur najróżniejszych Unii Europejskiej. I wówczas ta dyskusja nad Unią Gospodarczą i Walutową zatrzymała się w pewien sposób, ponieważ uznano, że wyprzedza ona Unię Polityczną. Później to ujednolicanie prawa, instytucji Unii Europejskiej zaszło bardzo daleko, natomiast pomysł wspólnej waluty odrodził się w latach 90. raczej jako pomysł polityczny wówczas, tu już tam nie wchodząc w szczegóły, bo znowu byśmy odbiegli od tematu i zeszli do jakiejś tam historii już wspólnej waluty. Natomiast nie upraszczając za bardzo, Francja domagała się od Niemiec tego, by zrezygnowali, to było ceną za zgodę na zjednoczenie Niemiec, z marki, która była no, bardzo silna, czy tradycyjnie dużo, dużo silniejsza i była taką siłą
niemieckiej gospodarki na rzecz wspólnej waluty. Natomiast Niemcy no, uzyskali zgodę na zjednoczenie, natomiast też wprowadzili takie dość duże rygory, jeśli chodzi o wysokość deficytu, długu, inflacji, tak, jeśli jako warunki właśnie przyjmowania państw do strefy euro, ale już wtedy wiedziano, że jednolita waluta nie tworzy początkowo tam 12, potem 15 państw jakiegoś takiego jednolitego obszaru i jest bardzo podatna na kryzysy, o ile nie wprowadzi się dodatkowych mechanizmów cementujących na poziomie takim finansowym i gospodarczym tych państw. No, najpewniej to by pewnie musiało tak wyglądać, jak to wygląda w ramach państw narodowych, to znaczy jest nie tylko wspólna waluta, jedna polityka monetarna dla całego kraju. No, kiedyś państwa nie miały banków centralnych, tak? To też ktoś musiał w pewnym momencie, mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku, w zależności od państwa, ktoś na to wpaść. Więc jednolita polityka monetarna dla danego kraju, ale również wspólne podatki, wspólny rynek pracy, tak? A nadal ciężko sobie wyobrazić to, żeby ludzie szukający pracy na przykład w Polsce nie szukali w ramach swojego miejsca zamieszkania i okolic, ale na przykład właśnie od Irlandii po Bułgarię, czy od Portugalii po jakiś tam północ Finlandii czy Szwecji. No tak nie jest, więc wiedziano, że kolejne elementy Unii Gospodarczej i Walutowej są do tego niezbędne. Natomiast tak samo jak samo wprowadzenie czy od pomysłu samego, od raportu Wernera w 1970 roku do samej implementacji, czyli wprowadzenia jednolitej waluty, no, trwa około 30 lat, no to tutaj to też pewnie będzie trwało w ramach oczywiście też sporów między państwami i rozbieżnych interesów. Niemniej jednak od razu było to zarzewiem sporów i pewnych takich niepokojów. Gdyby nie kryzys finansowy, pewnie spokojnie ta strefa euro by jakoś tam ewoluowała w swoim tempie, choć być może bez takiej refleksji. No i teraz powstają dwa pytania, wracając już do tematu takiego podstawowego naszej dyskusji, czy nam się to opłaca. To można by jeszcze wcześniej, wychodząc poza naszą polską perspektywę, zapytać o to, czy tak głębokie ujednolicenie Unii Europejskiej w ogóle ma sens. No ja postawiłbym tezę, że po prostu Unia Europejska jako strefa wolnego handlu ma prawo się udać i się udaje jako strefa ujednolicania różnego rodzaju norm, jak najbardziej też. Natomiast problem europejskich walut, czy europejska waluta jedna dla całego obszaru stworzyła tylko jakieś tam dodatkowe problemy, a teraz wychodzenie naprzeciw tym problemom w ten sposób, że będziemy jeszcze więcej tego samego proponowali jako remedium, czyli jeszcze będziemy bardziej zacieśniać Unię Gospodarczą i Walutową, może tylko doprowadzić do jakiegoś przesilenia. Można też postawić tezę, jeśli chodzi o samą podstawę działania instytucji Unii Europejskiej, którą zaproponował Piotr Głowacki w innym tekście z tego cyklu też o Unii Bankowej, iż to jest właśnie takie wykorzystywanie różnego rodzaju szoków przez tych, którzy chcą zacieśniać właśnie ten finansowy, gospodarczy aspekt Unii Europejskiej, co widzimy też na przykład w trochę innym temacie, ale też odnoszącym się do Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli w temacie wspólnego długu i wspólnych podatków, który pojawił się, no my w Polsce go znamy jako fundusz KPO, który do dzisiaj też nie wiadomo, są spory co do tego, jak będzie spłacany. Okej, czyli gdybyśmy tak w dwóch słowach mieli powiedzieć, czym jest Unia Bankowa, wiemy, że są różne jej filary i czemu ona służy, także właśnie z perspektywy po prostu konsumenta, czy przeciętny obywatel na Unii Bankowej zyskuje.
Unia bankowa jest próbą stworzenia jednolitego systemu nadzoru nad bankami, szczególnie większymi. To też było przedmiotem sporu. Stanęło na tym, że jednak większość banków, jeśli chodzi o, powiedzmy, poziom aktywów, tak, tym mierząc, znajduje się w Unii Bankowej, jeśli chodzi o państwa strefy euro. I wraz z tym oczywiście, z tym jednolitym nadzorem, wprowadzenie jednolitego systemu, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, banki są bardzo mocno regulowane, więc jednolitego systemu, na przykład jakichś tam testów, regulacji dotyczących ładu, ale też oczywiście finansowych, adekwatności kapitałowej i tak dalej. Co za tym idzie w konsekwencji, już tutaj to jest wyciągnięcie wniosków z kryzysu finansowego, a potem kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej. Co za tym idzie, stworzenie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i upadłości banków, który się najczęściej z tym musi łączyć, no bo zawsze będzie tak, że ile byśmy regulacji, ile kontroli nad bankami nie wprowadzili, to od czasu do czasu jakiś po prostu upaść musi, a czasami nawet powinien. Chodzi po prostu o to, żeby upadł w sposób bezbolesny dla reszty banków, sektora finansowego i ogólnie dla gospodarki. I trzeci mechanizm, już z punktu widzenia bardziej konsumenta, czyli jednolity ogólnounijny mechanizm czy system gwarantowania środków, które konsument ma na swoim koncie. I to jest trzeci filar, który nie wszedł w życie do tej pory i ta Unia nadal jest nieukończona i przez to też w sumie można powiedzieć, nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, że to jest właśnie duży minus, że jeżeli już się zdecydujemy, pomijając oczywiście kwestię interesu narodowego i suwerenności, na to, żeby w tą wspólną walutę brnąć i tworzyć z Unii Europejskiej taki wspólny obszar gospodarczy i walutowy, no to bez domknięcia tego systemu, no dalej mamy poważne ryzyko. Także z tych trzech filarów składają się na sam pomysł Unii Bankowej, on był zaproponowany w 2012 roku. Ten pierwszy filar wszedł w życie w 2014, drugi w 2016, a trzeci, tak jak mówiłem, dalej jest przedmiotem sporów, choć te dwa pierwsze również są oceniane różnie i pewnie będą modyfikowane, czy to w praktyce, czy prawnie. Są również pewne kontrowersje związane nawet z tymi filarami, które już weszły w życie, tak jak na przykład procedura przymusowej restrukturyzacji, czy chociażby z perspektywy własności prywatnej, tak jak nie wszystkie banki są bankami z udziałem Skarbu Państwa, czy z dominującym udziałem Skarbu Państwa, czy wyłącznym. Natomiast czy taka przymusowa restrukturyzacja nie zagraża też w jakiś sposób polskim interesom? Czy ona może być chociażby wykorzystana w ramach szeroko pojętej nieuczciwej konkurencji gdzieś tam przez jakieś większe międzynarodowe banki? No mogłaby być wykorzystana, gdybyśmy weszli do jednolitego systemu resolution, tak już z angielskiego się używa tego słowa. I wówczas na przykład polski bank byłby tak przejęty, czy należący na przykład do Skarbu Państwa. Taką sytuację można by sobie wyobrazić. Oczywiście jest to daleko idąca ingerencja w prawo własności, tylko skupmy się może na genezie tego. W 2008 roku upadł bank Lehman Brothers i wówczas zaczął, no właśnie, w normalnej gospodarce, jakby to był producent czegokolwiek, ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy my jako podatnicy, jako państwa dopłacali do dokapitalizowania jakiejś firmy, żeby ją ochronić przed upadkiem. Ja już pomijam regulacje obowiązujące w większości krajów Unii Europejskiej, w Polsce, dotyczące pomocy publicznej, no ale bez jakichś tam nadzwyczajnych okoliczności, no ciężko nam sobie wyobrazić, żeby państwo podtrzymywało przy życiu jakąś firmę
zombie, tylko po to, no właśnie, żeby co osiągnąć. Wtedy weszły do obiegu takiego publicznego, publicystycznego i opinia publiczna poznała dwa wyrażenia. Po pierwsze, za duże, żeby upaść, too big to fail, oczywiście na gruncie amerykańskim czy anglosaskim, pojawiające się. Mianowicie jest pewien poziom czy rozwoju sektora finansowego, poziom banku, który jest za duży, żeby upaść bezboleśnie dla całej gospodarki. To wówczas działania nadzorcze, takie nadzwyczajne w Stanach Zjednoczonych, to zawsze oparte były na takim haśle, że jak pozwolimy to na upadek iluś tam kolejnych banków, które prowadziły bardzo nieodpowiedzialną politykę w zakresie na przykład udzielania kredytów na nieruchomości, to nie będziemy mieli gospodarki. No ale później musiało dojść do sytuacji, że państwa, które bardzo dużo środków, bo mówimy tutaj w przypadku dużych banków o miliardach, musiały zainwestować w dokapitalizowanie banków, najczęściej prywatnych, popadając w zadłużenie. No i w warunkach demokratycznego też nadzoru nad tym powstało drugie hasło. Nie będziemy płacić za wasz kryzys. Czemu za wasz kryzys? No ponieważ w sektorze bankowym, szczególnie na wysokich stanowiskach, zarabia się dobrze i bardzo dobrze. Natomiast ryzyko prowadzenia tego biznesu w ten sposób, że te banki były za duże, żeby upaść, ponieśli podatnicy, a nie ci, którzy doprowadzili nieodpowiedzialną, chciwą polityką do kryzysów w tych bankach. No, doprowadziło to do, w Europie przynajmniej, do kryzysu zadłużeniowego, to znaczy te państwa, które miały bardzo rozrośnięty sektor finansowy, a jeszcze tam, gdzie wraz z rozwojem sektora finansowego doszło do bańki na rynku mieszkaniowym, jeśli w Hiszpanii czy Irlandii, w bardzo dużym stopniu się zadłużyły w stosunku do swojego PKB i nastał kryzys zadłużeniowy. Niemniej jednak taką genezą było to, że z publicznych pieniędzy trzeba było dokapitalizować banki, często prywatne, nie pozwolić im upaść. To był tak zwany mechanizm bail-out, czyli właśnie dokapitalizowania zewnętrznego banków. I refleksją pokryzysową było to, że to takiej sytuacji już dopuścić więcej nie można, czy inaczej, trzeba zminimalizować ryzyko takiej sytuacji. I pojawił się pomysł, sposób taki prawny, czy procedura, która by uniemożliwiała takie dokapitalizowanie albo stwarzała sytuację, że byłoby ono rzadkie, kosztem innego mechanizmu, tak zwanego bail-inu, czyli przeniesienia ryzyka upadku banku na tych, którzy powinni generalnie normalnie w biznesie ponosić odpowiedzialność również finansową za działania, czyli w pierwszej kolejności właścicieli, akcjonariuszy posiadających obligacje. Taki mechanizm został wdrożony. Ja opisuję to w tekście, tak, że nie jest dostatecznie wykorzystywany, to państwa jakby tak bardzo ostrożnie z niego korzystają, to można by długo omawiać te przykłady, dlaczego on nie działa, chociaż dobrze, chociaż już funkcjonuje ileś lat. W Polsce mieliśmy już kilka przypadków zastosowania tej procedury. W dużym skrócie polega ona na tym, że w ramach rzeczywiście, tak jak pan słusznie powiedział, bardzo uznaniowej, wywłaszczającej, i to mówimy o bardzo dużym majątku, a nie jakiejś tam nieruchomości pod inwestycje, decyzji takiej administracyjnej, zaskarżalnej, ale trochę nieodwracalnej, pozbawia się własności, umarza się akcje jakiegoś banku, właśnie po to, żeby bezboleśnie przeprowadzić tego typu uporządkowaną restrukturyzację, żeby zdrową część przenieść albo do jakiegoś nowego banku. Najczęściej się to dzieje w przeciągu jednego lub dwóch dni,
głównie w weekendy. Taka jest praktyka w Polsce, jeżeli można mówić o praktyce na przykładzie bodajże 4 teraz banków. No właśnie, żeby po pierwsze ustrzec podatnika przed skutkami płacenia za dokapitalizowanie banku. No w pierwszej kolejności też, żeby nie pozwolić, by jakiś duży bank, gdzie jest interes publiczny w tym, żeby on nie upadł, zniknął. No i po trzecie, żeby też wprowadzić to, o czym wcześniej mówiłem, no w zasadzie takiej wiarygodności, tak, całego sektora bankowego, żeby bezboleśnie tych klientów przenieść z jednego banku do drugiego. No, funkcjonują teraz dalej takie banki, które powstały na tej zasadzie. Jeden ma taką nazwę odnoszącą się do środka transportu w innym języku. No, klienci bardzo często w ciągu tego weekendu nie orientują się nawet, że stali się klientami innego banku. No, rzeczywiście jest to kolejny przykład tego, jak bardzo banki czy regulacje dotyczące sektora bankowego wymykają się takim schematom wolnorynkowym, do których jesteśmy przyzwyczajeni w innych branżach. Okej, czyli mam taki obraz, że z jednej strony mamy wewnątrzkrajowy nadzór KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, mamy nasze polskie prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, mamy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale równie dobrze możemy skorzystać z tych rozwiązań europejskich, z jednolitego mechanizmu nadzorczego, z chociażby tej przymusowej restrukturyzacji. Znaczy, no to jest akurat dyrektywa implementowana do polskiego prawa, natomiast jeśli chodzi o kraje strefy euro, no to tutaj już ta dowolność jest mniejsza, ponieważ te największe banki podlegają, a mniejsze podlegają w ramach takiego wspólnego nadzoru kontroli właśnie Europejskiego Banku Centralnego. No stąd to pytanie o to, czy Polsce opłacałoby się... Właśnie do tego dążyłem. Do tego, żebyśmy na koniec postawili jasną rekomendację. Z całą pewnością ogląda nas pan premier, pan prezydent. Można teraz zaproponować konkretne rozwiązanie dla Polski. Porzućmy dżentelmeńską naturę i po prostu powiedzmy głos policzmy, czy to się Polsce opłaca. No zacznijmy od tego, o czym mówiłem wcześniej, że kraje strefy euro nie mają wyboru, więc czasami ta dyskusja o wejściu przy przyjęciu waluty euro rozbrzmiewa w Polsce, jest jakoś tam inspirowana i o tym elemencie zapominamy, to znaczy no, zwracamy uwagę na jakąś tam suwerenność monetarną, prowadzenie polityki pieniężnej, emisję własnej waluty, co jest oczywiście kluczowe i ważne. Często też wspominam jakieś tam kwestie personalne, bo na przykład ktoś nie lubi danego zarządu, prezesa czy składu Rady Polityki Pieniężnej i uważa, że ten we Frankfurcie to jest bardziej kompetentny. Natomiast zapominamy o tym aspekcie, który no oczywiście jakoś tam się tworzy, natomiast nie jest on kluczowy z punktu widzenia suwerenności monetarnej, ale również jest jakimś tam elementem władzy państwowej i też byśmy go utracili. Jako państwo my mamy opcję, nie mamy opcji opt-out, czyli generalnie powinniśmy wstąpić do strefy euro. Ja osobiście uważam, że jeżeli to nigdy nie nastąpi, to dobrze i powinniśmy w tej poczekalni pozostawać jak najdłużej, więc tak po prostu mechanicznie do Unii Bankowej nie wejdziemy. Choć oczywiście, jeśli te procesy będą dalej wdrażane i będzie coraz bardziej zacieśniona Unia Bankowa, no to nie będziemy pozostawali zupełnie obojętni, tak? Będą dalej funkcjonować w Polsce banki, które temu jednolitemu nadzorowi podlegają. Jest jeszcze druga opcja, więc odpowiadając częściowo na to pytanie, wejście do Unii Bankowej poprzez wejście do strefy euro jak najbardziej nie. Jest jeszcze drugi sposób, teraz realizowany bodajże tylko przez Bułgarię, która jest, no, przygotowuje się to wejść do przyjęcia wspólnej waluty, czyli nawiązanie takiej bliskiej współpracy, czyli rezygnacja taka częściowa nad nadzorem nad swoim sektorem finansowym, co też wydaje się pomysłem nie najlepszym, ponieważ
polski sektor bankowy nie jest tak bardzo kompatybilny z sektorem części przynajmniej krajów z Europy Zachodniej, a nasz wpływ na te decyzje, tak samo zresztą jak w przypadku wejścia do strefy euro, byłby bardzo ograniczony. Wydaje się, że jest to dość dobrym narzędziem dla państwa, również w obliczu kryzysów, kiedy swój nadzór bankowy ma w Warszawie, czy w swojej stolicy, ponieważ to się przydaje, co też pokazał ostatni kryzys związany z pandemią, już niezależnie od tego, czy on znajduje się w oddzielnej instytucji w KNF-ie jak od 2008 roku, czy znajduje się w banku centralnym, jak w większości krajów unijnych, no jak w Polsce właśnie, poprzez Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego będący częścią NBP do 2008 roku. No, wydaje się póki co, że też z racji tego, że ta Unia Bankowa nie jest domkniętą instytucją, że warto czekać, przyglądać się, a wszelkie kompetencje i wszelkie instrumenty, jakie mamy we własnym kraju, szczególnie, że ten nadzór bankowy w Polsce jako tako się sprawdza, chyba należy go ocenić nawet dość dobrze, nawet te mechanizmy resolution wdrażane, jakąś tam próbę no taką dosyć poważną przeszły i wydaje się, że pozostawienie tego nadzoru w Polsce jest w naszym interesie narodowym. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był pan mecenas Konrad Bronisławski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa do kliknięcia subskrypcji, dzwoneczka, pozostawienia komentarza, chociażby taktycznego dla zasięgu i do zapoznania się z całością analizy, której autorem jest nasz dzisiejszy gość, która także jest podlinkowana pod tym nagraniem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.